Dzisiejszy odcinek poświęcamy aportowaniu, stąd tyle rekwizytów i właściwie one wszystkie są potrzebne podczas pracy. Natomiast może jeszcze, może jeszcze nie w dniu dzisiejszym, ponieważ będziemy działali ze szczeniakami. Pokażemy takie abecadło, pierwsze kroki w aportowaniu. Jeśli chodzi o naukę aportowania u psów i nie tylko psów myśliwskich, ale u wszystkich, to nie ma tutaj drogi na skróty. To jest tak, jakbyśmy chcieli, dziecko chce się nauczyć grać na pianinie, to musi najpierw poznać nuty. Uwaga, mamy tu jakiegoś wielkiego owczarka. Chodź. Spokojnie jest, chodź, idziemy. Dobra, Bary poszedł. Jeszcze Pekińczyk. To jest gorsza od tamtego. Chodź. Bary poszedł, dobrze, że był łagodny. Dobrze, że nie wziąłem Rexa, bo nie wiem, czy Rex z Barem tu by się dogadali. Słuchajcie, a więc dzisiaj porozmawiamy o aportach. Jeżeli ktoś mi pokaże psa, jak jego pies aportuje, wówczas ja jestem w stanie stwierdzić, że ten pies jest dobrze ułożony. Aportowanie naprawdę mówi nam o psie i o jego przewodniku bardzo dużo. Te rekwizyty są niezbędne przy nauce psa aportu. Natomiast to jest wszystko na późniejszym etapie. Możemy zaczynać od, najlepiej zaczynać, ja najbardziej w ten sposób lubię zaczynać treningi z psem, od naturalnych, czyli powiedzmy taka sucha skórka z królika. Królik na obiad, ta skórka, żeby się nie zmarnowała, doskonały produkt do szkolenia psa. W sklepach zoologicznych wszędzie też możemy dużo materiałów szkoleniowych dla psów z takimi elementami z królika znaleźć. To jest bardzo fajny aport, też drewniany koziołek tutaj ze skórką, z takim organicznym tym materiałem. Psy go bardzo chętnie podnoszą. Zaczynamy zawsze od bardzo lekkich aportów, które psy będą chętnie nosiły. Może być to też takie suszone skrzydełko z bażanta. Natomiast także możemy używać tego typu demiki, aporty typu dummy. One są lekkie, pływające, dobieramy do wielkości, do możliwości psa. Pamiętajmy, że ćwicząc aport, to musi być radość dla psa, radość dla przewodnika. W dzisiejszym odcinku udział weźmie nasz kolega, zaprosiłem gościa. Zawsze w sumie najlepiej jest szkolić psy w kilka osób. Może ja już nie będę przedłużał w związku z tym. Ładujemy psy do samochodu i do zobaczenia w polu. Fajna pogoda na rozpoczęcie treningu aportów w polu. Tak, nie za ciepło. Dzisiaj przedstawię wam Przemka Konowrockiego. Przemek jest myśliwym kynologiem, pracuje z psami. Tutaj Przemek ma ze sobą swojego psa, jest to niespełna 7-miesięczny wyżeł szorstkowłosy Bochun, łowiec lubelski, w domu nazywany Grom. Tak. I co, bierzemy pieski, wyciągamy, pokażemy początek treningów aportu, czyli tutaj zademonstrujemy młode wyżły weimarskie, one mają tam powiedzmy te 15 tygodni w chwili obecnej. Pokażemy, jak rozpocząć pracę z aportem, takie pierwsze kroki. Grom jest od nich troszeczkę starszy, będzie to kolejny element. Także co, my idziemy po psy do samochodu i rozpoczynamy nasz trening. Tak jest. Pieski wypuszczamy z klatki, zaczniemy działać. Natomiast szczeniako nie pozwalam wyskakiwać z klatki samym. Ja je po prostu asekuruję podczas wychodzenia z klatki. Chodź. Bo boję się po prostu, żeby nie doszło do jakiegoś niepotrzebnego urazu. One są teraz w okresie wzrostu, rozwijają się biodra. No, po prostu minimalizujemy takie sytuacje. Przed rozpoczęciem treningu, jeżeli ćwiczymy z innymi psami, fajnie, żeby psy się razem ze sobą zapoznały. One jeszcze ze sobą nie miały wcześniej kontaktu. Natomiast fajnie sobie układają teraz hierarchię. No, Grom jest najstarszy, czyli on tutaj podporządkuje sobie szczeniaki. Patrzymy, jak się zachowują, zapoznają się i dopiero wtedy rozpoczniemy wspólne działania. Jeśli chodzi o pracę, o ćwiczenia aportu, bardzo istotne jest, żeby pies, który aportuje, ćwiczył samemu. Jeżeli puścimy dwa psy, trzy po aport, może dojść do sytuacji, w której psy niestety, ale się pogryzą, mogą zacząć walczyć o tą swoją zdobycz. To jest bardzo istotne. Natomiast czasami, i to jest taki już naprawdę wyjątek od reguły, jeżeli mamy pieska, który nie chce aportować, musimy rozbudzić w nim tą pasję. Wówczas możemy wziąć na zasadzie takiego współzawodnictwa, czyli bierzemy psa łagodnego, dobrze aportującego, rzucamy mu aport, po czym puszczamy tego psa drugiego, czy puszczamy je równocześnie, tego, który nie chce aportować. Psy się z sobą zapoznały, chwilę się pobawiły, nie chcemy, żeby doszło do takiego zmęczenia, bo najlepiej aportują psy, które są niewybiegane, mają sobie dużo energii, wtedy ta chęć jest największa.
W tej chwili pójdziemy zamknąć szczeniaki, wyjmiemy jednego i rozpoczniemy od pierwszego ćwiczenia. Wskażemy, w jaki sposób rozpoczynamy naukę aportu. To zaczynamy trening aportowania. Mam tutaj bardzo atrakcyjny dla psa aport. Jest to wysuszona skórka z królika. Ona jest wysuszona, nie w żaden sposób chemicznie garbowana, po prostu wysuszona, zagięta i to jest taki aport. Dla pieska jest to bardzo atrakcyjne. Szczeniak w tej chwili na mnie skacze, jest to, no powiedzmy, przejawy złego wychowania. Natomiast w sytuacji, kiedy szkolimy aport, wszystko robimy pozytywnie i no, przynajmniej na początkowej fazie nauki aportu nie możemy na takie rzeczy reagować, żeby po prostu nie odbierać mu tej radości. Także to są takie bardziej z niego spoufalanie, czy zachęcenie do zabawy, czy chęć wymuszenia na mnie tego aportu. No to co, próbujemy, jak szczeniak będzie zainteresowany. Tak. Tak, widzimy, że szczeniak się interesuje, a ładnie trzyma. Trzymaj, tak. Puść. Tak. Jest, o, fajnie nakręcony, jest duża chęć. A, tak, tak, tak. Aport. Rzucamy. I słuchajcie, nie biegnę do psa. Do mnie. Staram się, żeby szczeniak wrócił do mnie, tak jak właśnie w tej sytuacji. Jeżeli ja bym zaczął iść do psa, iść w jej kierunku, myślę, że doszłoby do sytuacji, w której ona by zaczęła uciekać, droczyć się ze mną. A tak piesek do mnie przychodzi. Ja kucnąłem, też celowo, bo jeżeli kucnąłem, piesek chętnie do nas wraca. Jeżeli stoimy, jest to pozycja dominująca. Kucam, jestem na jego poziomie, on się dużo chętniej wraca. Jest to istotne na początku treningu. Hej, 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 jeszcze raz. Aport. I patrzcie, wołam psa i odchodzę w innym kierunku. Sygnał gwizdkiem, kontakt. Chodź do mnie. Tak. Tak. Nie odbieram od razu. Trzyma, niech sobie jeszcze chwilę potrzyma ten aport. Fajnie, że go nie żuje. Nie w tych. Puść. Super. Dobra. I wszystko w formie zabawy. I do 3 powtórzeń, nie więcej. To w zupełności wystarczy. To możemy brać, żeby pies, jeżeli jest tak nakręcony, próbować pozytywnie uczyć go trzymania z ręki tego aportu. Komentarz, trzymaj. Chodź. Chodź do mnie, aport, trzymaj. Tak. I szczeniak trzyma aporcik. Trzymaj. Możemy mu delikatnie poprawić, ale delikatnie, naprawdę, o. Trzyma, jest super. Chodź. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Pięknie. Puść. Tak. Możemy stosować nagrody pokarmowe za aportowanie. Natomiast w sytuacji, kiedy szczeniak jest tak nakręcony na aportowanie, ma taką chęć pracy, to myślę, że po prostu w tym przypadku nie ma takiej potrzeby. No to cóż, teraz idziemy po drugiego szczeniaka i zobaczymy, jak drugi się zachowa, czy również będzie wykazywał takie chęci do aportowania. Aria! Aria! Aria, ostatni rzut, wracam do samochodu i słuchajcie, szczeniak będzie za mną podążał, bo największym stresem dla takiego młodziaka jest utrata przewodnika sfory, czyli mnie, więc ja odchodzę, to on tym bardziej za mną podąża. Nie ja go nie psa, tylko on mnie. Gdy ćwiczymy z psem aportowanie, nigdy nie przeciągajmy z nim, aportu. Nie wyrywajmy mu, ponieważ w ten sposób nabędzie bardzo złych nawyków. Będzie rozszarpywał aport, będzie go nadmiernie mocno ściskał, a tego naprawdę chcemy uniknąć. Teraz te same ćwiczenia powtórzymy z drugim szczeniakiem. Pomiędzy tą suczką, którą odstawiłem, a tą jest tylko jeden dzień różnicy. Ta ma szlachetną nazwę Tula Mordiu After Ishtar. Hej! Do mnie, aport do mnie. Super. Tak. Tak. Super. Tak. Hej, trzymaj. Tak. Super. Puść. Puść. Trzymaj. Tak. Hej. Nie można dopuszczać do sytuacji, kiedy piesek tak podgryza, łapie zębami. Musimy w takim momencie reagować. A ona ma to trzymać łagodnie, grzecznie. Puść. Aport.
I odchodzę w przeciwnym kierunku, żeby zmusić ją do podążania za mną. Patrzcie, piesek odchodzi. Zmieniam kierunek. Kucam, żeby wzmocnić chęć przybiegnięcia do mnie i jest wykonane. Super, tak. Przed pójściem w pole bezwzględnie zabezpieczcie swoje psy przed kleszczami. Patrzcie, zimno, praktycznie koło 0 stopni, a one są już, jest ich pełno. Teraz pokażemy, jak wygląda kolejny etap treningu z aportem, z psem nieco starszym. Czyli mamy tutaj pieska, tak jak mówiliśmy, tam niespełna 7 miesięcy. Do tego aportu możemy, do tego treningu używać wałek malarski, zupełny syntetyk, lekki, ale pies się nie nauczy na nim złych nawyków. Nie wszystkie psy chętnie go noszą, ale jeżeli ma dobrze zrobiony aport lub pasja jest rozwinięta, nie powinno być problemu. Natomiast jest to fajna rzecz, ponieważ jest stosunkowo duży, a lekki, czyli dla małych szczeniąt one się psychicznie uczą sukcesu, czyli dużą rzecz też mogę podnieść, mogę zaaportować, nie jest to bez znaczenia. Można go w jakiś sposób uatrakcyjnić zapachowo, taki wałek, chociażby nałożyć do niego skórkę wysuszoną z królika, gdzie są one naprawdę bardzo łatwo dostępne, obwiązać bardzo dobrze szczelnie, żeby pies nie miał gdzie szarpać i można wtedy taki wałek mocno uatrakcyjnić i pies będzie go na pewno nosił. Kolejny jest to taka bardzo fajny. Kiedyś takie aporty się robiło, czyli tutaj pies musi w środku łapać, tutaj skóra z królika, który pies będzie ją chętnie nosił i taki aport. Samoróbka. Tak, samoróbka i kiedyś takie aporty się robiło i to jest bardzo fajne, że mamy swojego psa, sami go układamy, sami z nim pracujemy i sami możemy sobie przyrządy treningowe też dla niego zrobić, które będą nam naprawdę przez długie, długie lata służyły. Tutaj mamy do tego dodatkowo skórka z królika, lekki, a duży objętościowo aport, bardzo fajnie zasuszona i nie ma tutaj żadnych zbędnych elementów, które pies mógłby łapać, szarpać, gdzieś wyrywać. No i ostatni element, zasuszony fragment badyla z Daniela. Jest to też bardzo fajna rzecz, pies się nauczy dobrze aportować, bardzo chętnie takie rzeczy noszą i co, zaczynamy trening. Zaczniemy od chociażby trzymania z ręki, chyba takie właśnie abecadło, prawidłowy sposób trzymania z ręki. I teraz rozpoczynamy od ćwiczenia trzymania z ręki. Zobaczymy, jak piesek będzie wykonywał to ćwiczenie. Jak się podrapie. Tak. Mam nadzieję, że od kleszczy jest zabezpieczony. Tak jest. Siad. Chciałem cię tutaj. Siad. Aport. Pies fajnie trzyma, nie przeżuwa, nie przerzuca. Daj. Na komendę oddaję, połóż na ziemi. Aport. Dobra, daj. Odbieramy. I słuchajcie, to są takie ćwiczenia. Muszę na pozostałych pokazać. To są takie ćwiczenia, które gdzieś od psa już wymagają takiego posłuszeństwa. Trzymaj. I nie ma tej takiej radości z pracy na aporcie. Czyli tutaj no, piasek musi jednak mieć tą dyscyplinę, musi siąść, musi trzymać, musi się słuchać. Natomiast pamiętajmy, że praca z aportem to musi być radość, to jest rozwijanie pasji łowieckiej u psa. To jest przyjemność naszej współpracy z naszym czworonożnym towarzyszem. I co, idziemy z Przemkiem i możemy, porzucamy po prostu aporty, pies będzie podbiegał, będziemy od niego odbierali. To ćwiczenie ma na celu po prostu rozwijanie pasji, chęci współpracy, chęci powrotu do przewodnika. Jest generalnie bardzo przyjemne. Jest to cały idziemy. Czas trening w różnych... Chodź, to teraz będziemy ćwiczyli podczas marszu, będziemy spacerowali, rzucamy aport psu. Idziemy pod wiatr, to jest istotne. To co, rzucaj mu, żeby nie aportował. Istotne jest, żeby rzucać pod wiatr, wtedy pies będzie pracował nosem, czyli będzie miał dużo łatwiej znaleźć ten aport, ale tak jak powiedziałem, będzie uczył się posługiwać nosem. Też przy takich treningu. No mnie. Chodź, idziemy. Dobra, na spokojnie odbieramy. Chodź. I weź mu. Przy szkoleniu aportu przez psy myśliwskie istotne jest, kiedy rozpoczniemy naukę aportowania zwierzyny. Żelazną zasadą, którą musimy bezwzględnie zawsze przestrzegać, jest to, że najpierw uczymy psa aportować sztucznych aportów. Kiedy robi to dobrze, technicznie, lekko, rozpoczynamy aportowanie tuszy zwierzyny. Natomiast zawsze rozpoczynamy od tuszy ostygłej, tuszy zimnej.
A dlaczego? Właśnie dlatego, że ona jest mniejszą pokusą do szarpania, do jakiegoś nagryzania i tak dalej. I dopiero kiedy piesek zacznie bardzo ładnie aportować taką, powiedzmy sobie, zimną tuszkę, możemy rozpocząć, spróbować, jak aportuje ciepło. No jeżeli jest wszystko ok, ruszamy na polowanie. Tutaj spróbujemy teraz, żeby Grom zaaportował bażanta. On już jest ostygły, nie powinno być pokusy z jakimś rozgryzaniem. I to jest taki dodatkowy wymóg, który stawiamy przed psami, które są użytkowane przez myśliwych. Czyli w łowiectwie ten aport musi być na najwyższym poziomie. Natomiast wszyscy, którzy mają psa dla własnej przyjemności, dla własnej chęci obcowania z nim, współpracy poprzez aportowanie, nie trzeba aż tak rygorystycznie tych zasad przestrzegać, jak chociażby taki, że dla psa aportującego, dla psa myśliwskiego nie używamy piłeczek, nie używamy rzeczy piszczących w środku, bo to właśnie wszystko skłania do nagryzania. Natomiast jeżeli mamy psa, którego trzymamy w bloku, on nigdy nie będzie brał udziału w polowaniu, wówczas nie ma to żadnego znaczenia. Możemy też dawać mu jakieś takie gumowe zabawki, które są naprawdę wszędzie bardzo szeroko dostępne. To co, Przemku, próbujemy. Bażanta. Tutaj przystaniemy na chwilę. Wyprawa na trening aportowy, ale to też jest kontakt z przyrodą. Zobaczcie, jaka zmącona woda, poobgryzane, okorowane gałązki pływają obok tama. Tutaj buduje sobie swoje miejsce, na dom wybrała rodzinka bobrów. Spróbujemy wykorzystać tą wodę, którą spiętrzyły tutaj bobry, do przetestowania szczeniaków. Duża pasja do aportu może nam posłużyć też do jakby takiego zapoznania szczeniaka z wodą. Spróbujmy. Tutaj pewnie jest dosyć głęboko i jak na pierwszy taki kontakt z wodą nie będziemy próbowali, może tam dalej jest troszeczkę płycej. Natomiast ze względu na porę roku, wiek tych szczeniat, temperatury jakie mamy, to będzie absolutnie pierwszy kontakt ich z wodą i myślę, że no nie wiem, czy po prostu wejdą, czy nie. Warto spróbować. Chodźcie. I tak to sobie wymyśliłem, że mamy szczeniaki rasy psów myśliwskich, mamy aport, który naprawdę bardzo mocno lubią, mamy rów z wodą, więc może spróbujmy na drugą stronę i zobaczymy, czy taki test one przejdą. Znaczy oczekuję, że po prostu przebiegną przez ten rów z wodą, wrócą z aportem. Przemku, to co, złap jednego szczeniaka na smycz. Dobra. Jeden jest, żeby dwóch na raz nie puszczać. Dobra, to będziemy próbowali, czyli tak, aport na drugą stronę. No i szczeniak przez rów z wodą. W razie czego ja będę szedł. Hej! Tak. Uwaga. Aport. Super, do mnie. Do mnie. Tak. Chodź do mnie, do mnie. Chodź do mnie, hej, chodź. Tak, super. Jak na małego Weimara, całkiem nieźle. A teraz próba wody dla drugiego szczeniaka. Hej. Słuchajcie, trening aportem też jest bardzo fajna sprawa, że możemy uczyć psa skupiania na nas uwagi. Patrzcie, jak ona jest wpatrzona w ten aport. Hej! Pomimo tak młodego wieku, szczeniak się już na mnie bardzo fajnie koncentruje. Dobra, więc rzucamy aport. Pasja jest. Aport!
Aport do mnie. Oj, druga nam się uwolniła ze smyczy. Aria, do mnie. I przyniosł teraz. Chodźcie do mnie, hej! Tak. Tula. Chodź. Super. Chodźcie. Chodźcie. Chodź, super. Trzymaj aporcik. Tak. No i dobra, dziewczyny wspólnie na raty przyniosły aport. Fajnie, test się udał. Wody się nie boją. Można jeszcze spróbować jakieś miejsce, gdzie było troszkę głębiej, może by się rzeczywiście... Chociaż może nie przesadzajmy, jak na pierwszy raz. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Idziemy! A teraz kolejne ćwiczenie. Będziemy szli z psami i rzucamy im po prostu aport w trawę. Pojedynczo będziemy puszczali, pierwsze jedno, później drugą. One się przy tym uczą zaufania, że jak je puszczam, to wiadomo, że tam jakiś aport musi być. Wytworzą sobie taką większą wytrwałość. A później pójdziemy tam koło wieprza. Jest bardzo fajne miejsce, taki niezbyt gęsty szuwar, troszeczkę jeżyn, ale dla tych piesków już ten teren jest wyzwaniem. Krok po kroku po prostu trzeba im podnosić poprzeczkę. Wraz ze wzrostem ich pasji i chęci do szukania aportu wykorzystujemy to, żeby pracowały w coraz bardziej trudnym terenie. No to co, zaczynamy od Tuli. Tula, hej, aport. Donie. Tak. Nie staram się technicznie, żeby ten pies aportował, żeby w jakiś sposób, nie wiem, siadał i tak dalej. To jest czysta radość z aportowania, chęć współpracy, takie właśnie budowanie więzi, zaufania. Aport. Na posłuszeństwo przyjdzie czas. Do mnie. Chodź do mnie. Do mnie. Super. Tak. 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 Bierzemy psa, zapinamy na otok, rzucamy aport, idę z psem na smyczy i on go podniesie. Aport, chodź. Chodź, trzymaj, chodź. Strzelniak trzyma aport, on go sobie nosi, chodź. Puść. Tak, super, aport, siedzi, trzymaj, hop. Widzicie? Puść, tak. Trzymaj. Widać, że już doskonale zaczyna kojarzyć komendę trzymaj z tym, że należy uchwycić aport. Tak, trzymaj. Puść. Fakt, że ten aport jest dla niego przyjemny, miękki, lekki. Same plusy, także taki trening dla szczeniaka to czysta przyjemność. Natomiast, słuchajcie, są to pierwsze treningi z aportu z psem, natomiast ja tego szczeniaka w sposób odpowiedni przygotowałem. Aport. Czyli do chwili obecnej, one mają teraz no, prawie 4 miesiące, czyli do chwili obecnej z tym szczeniakiem była wcześniej, on był, powiedzmy, nie był szkolony, ale był wychowywany, czyli w jakiś sposób wpływam na jego zachowania, na jego ukształtowanie, tak? Że go kształtuję, ale to już jest, w jaki sposób się postępuje z takim małym szczeniakiem, żeby dojść do tego momentu, kiedy właśnie próbujemy rozpocząć pierwsze treningi, to już jest właściwie temat na oddzielny materiał. I myślę, że jeżeli będziecie zainteresowani, dajcie znać w komentarzach, to oczywiście w szczegółach przekażemy, w jaki sposób szczeniaka przygotować właśnie do tego etapu. Bo tutaj startujemy z, może jeszcze nie ze szkoleniem,
ale już takie, powiedzmy, elementy szkolenia wprowadzamy. Aport. To, co dzisiaj pokazaliśmy, to jest mniej więcej takie abecadło aportowania. I powiem Wam, że jeżeli nawet nie będziecie chcieli pójść kroku dalej i te ćwiczenia, które my tutaj dzisiaj prezentujecie, będziecie chcieli z Waszymi psami zrobić, na pewno będą bardzo dobrymi aporterami, to jest kwestia czasu. Także zachęcam do pracy. Aport. Do mnie, tak. Kończymy pierwszy odcinek treningowy z Go Hunters. Czy główni bohaterowie mnie słyszą? Do mnie! Dajcie nam znać w komentarzach, co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach, jakie elementy pracy. Te pieski się cały czas rosną i my z nimi planujemy trenować. Także nie ma problemu z tym, żeby przy okazji jakiś materiał nagrać. Proszę Was o suby, o lajki i cóż, do zobaczenia następnym razem. Go Hunters!